Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj po długich oczekiwaniach w końcu omówimy sobie drugą część zadań syndykatu. Więc w końcu właśnie ją otrzymaliśmy. Pojawiła się ona wczoraj, w dniu wczorajszym, kiedy to nagrywam, oczywiście, względem dnia, kiedy to nagrywam. Tutaj mamy właśnie ich opis, zadania syndykatu 2. I dzisiaj sobie wykonamy te 6 zadań. Więc zobaczmy, co nam mówi. Czas zjednoczyć syndykaty. Znajdź bezpieczne miejsce na spotkanie Straży Rzecznej i klanu Lisa. Więc w ostatnim razem, w pierwszej części, nawiązaliśmy współpracę z Syndykatem Pokoju, z Ivy oraz z Gromem. I udało nam się dowiedzieć, że na wyspie jest ktoś, jakiś sabotażysta, który chce wywołać wojnę syndykatów. I ten sabotażysta najprawdopodobniej współpracuje z ostatnią rzeczywistością, co jest bardzo niebezpieczne. Więc plan jest taki, żeby zjednoczyć wszystkie syndykaty znajdujące się na wyspie, żeby nie doszło do wojny między nimi, tylko żeby wszyscy przygotowali się na zagrożenie, które może nadejść. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do wykonania zadań. I pierwsze zadanie: musimy wygrać grę na automacie w płonnym paliwie lub klepie Ivio, czyli tu albo tu. Skoro jednoczymy syndykaty, zacznijmy od tych najtwardszych. No to zacznijmy. Więc zbliżamy się już do lokacji, w której znajduje się właśnie jeden z automatów. I zaraz zagramy na automacie i wygramy tą grę. Tu jest, dobra. Czyli wchodzimy tu na stację i gramy. Zhakuj automat do gier. No i ta sama gra, co ostatnim razem, w sensie co w pierwszej części zadań, więc proste. Jeśli mamy zjednoczyć syndykaty, to może zaczniemy od Straży Rzecznej. Przyznaj, że chcesz podwędzić jakąś katanę. Potrzebna mi broń, staruszku. Weź katanę i atakuj manekiny. Nie przeoczą cię, dopilnujemy tego. Okej, zlikwiduj przeciwników przy użyciu klingi kinetycznej. No dobra. Udajmy się po klingę. Jedna jest tu. Dobra. To teoretycznie jest też tutaj, w rozstajach Kenjutsu. Aczkolwiek chodźmy tam, bo Grom coś mówił o manekinach. Możliwe, że chodzi o zlikwidowanie celów właśnie znajdujących się w tych punktach. Mieć ten motor. No dobra. Dobra. Więc weźmy katanę. I nie, chyba jednak nie chodziło o żaden ten. Dobra, czyli po prostu musimy zlikwidować cel. Thank you.
Zadanie wykonane. Straż Rzeczna się do nas przyłączy, jeśli załatwimy im spotkanie z klanem Lisa. Wciąż się nienawidzą, prawda? Siebie nawzajem nienawidzą, ale mnie kochają. Żeby zdobyć szacunek klanu Lisa, musisz zrobić coś. Złap najlepszą broń, jaką możesz znaleźć. Okej, przetrwaj fazy burzy niosąc broń o klasie epickiej lub wyższej. Udowodnij, że masz sobie pasję, której szuka klan Lisa, a wkupisz się w jego łaski. Okej, czyli musimy mieć broń fioletową. Teraz pytanie, czy liczy się... znaczy fioletową lub lepszą. Teraz pytanie powstaje, czy liczy się katana. Jeżeli tak, to ok, jeżeli nie, to słabo. Ale to zaraz zobaczymy. Ok, a więc witam was po cięciu. I jak możecie zauważyć, jestem w innej grze niż byłem wcześniej. A to dlatego, że dowiedziałem się, że ten etap właśnie... Czekajcie. Trzeci etap tego zadania jest zgliczowany. I nie każdemu, pomimo tego, że posiadało się te bronie klasy epickiej albo lepszej, to system nie sczytywał tego i nie zaliczał tego zadania. Idź. I mi się to też przytrafiło. Jednakże dowiedziałem się, jak sobie z tym poradzić. Czujecie? Otóż musicie w szafce przed meczem wybrać sobie jakąś jakiś kilof o zielonej klasie rzadkości. Tak jak widzicie, ja mam łom, on jest zielonej klasy rzadkości. I dobra. No, więc musicie wybrać zielony kilo w zielonej klasy rzadkości i wtedy to zadanie wam będzie zaliczało. Nie wiem czemu tak, nie pytajcie się mnie. Może być też tak, że do czasu na przykład, kiedy wy będziecie te zadania robić, Epic naprawi to, ale jeżeli tak nie będzie, no to lepiej właśnie wziąć ten zielony kilo, mieć pewność, że się to wykona. Dobra, zostawmy ich. Więc teraz mamy kolejny cel, czyli zajmij punkty do przechwycenia. Ok, więc jestem już przy wyspie. I ogólnie nie musi to być to jakby ten punkt na wyspie. Może być to dowolny punkt w nazwanej lokacji. No ale w moim przypadku jest tylko ten dostępny dla mnie w tym momencie, więc... przejmujemy ten punkt. No, jeszcze trochę. Dobra, mamy. I co teraz? Wygraj grę na automacie w zabezpieczonej zatoce lub na rynku kowadła. Negocjacje zakończone. Chcesz wiedzieć, jak poszły? No, chcę wiedzieć. Ale to już w następnym meczu. Okej, okay, więc powoli zbliżamy się już do automatu. Więc wylądujmy. Poczyśćmy tutaj trochę tych ludzi może. Myślę. I dowiedzmy się, jak się zakończyły negocjacje, rozmowy.
spróbujmy na razie bez eliminowania. Dobra. Tak, góra, lewo, lewo, góra, lewo, lewo, dół. I proszę, wszyscy byli spokojni. Nie do wydobroni, a Straż Rzeczna i Kalisa rozmawiali jak dorośli. Dobra robota, pół drogi za nami. Ale nie osiadaj na laurach. Teraz czas na danie główne. Piętrzą się zamówienia, złożono obietnice. Jadalni grozi wykipienie w totalny chaos. Ale jeśli wytrzymamy wrzącą presję, wyjdzie z tego coś pięknego. Odezwę się. Póki co bądź w kontakcie z nowymi sojusznikami. Zadbaj, żeby był spokój. Okej, dbam o to, żeby był spokój. Trochę inny na razie. And rozmowy przebiegły. Dobra. Rozmowy przebiegły spokojnie. Jest ugoda. I teraz musimy skontaktować się z Przybłędą lub Mizuki. Dobra. Więc Mizuki będzie najbliżej. Ponieważ Mizuki jest tu. Mizuki jest o właśnie tu. A Przybłęda jest w Mega City. Więc idziemy do Mizuki. Dobra, więc jesteśmy już obok Cytadeli. Idziemy tu. I tu i mamy Mizuki. Jestem pod wrażeniem, że udało ci się przekonać klan Lisa do spotkania z nami. Straż Rzeczna przyjmuje propozycję sojuszu od Syndykatu Pokoju. No dobra. Bardzo dobrze. I to tyle. Powiem szczerze, że może bardziej bym wolał porozmawiać z Przybłędą. Ja bardziej wolę klan Lisa. Od Straży Rzecznej. No ale już trudno. Dobra, to widzimy się w lobby. Okej, a więc jesteśmy już w lobby i tutaj jest nasza nagroda za te zadania, czyli zjawa Przybłęda, emotka. Ja się zastanawiam, czy Epic, jakby jak Epic dobiera te nagrody do tych zadań? Czy oni jakoś to robią logicznie? Czy po prostu wrzucają, mówią: o, tego jeszcze nie daliśmy, dawaj. No ale dobra. Mamy taką nagrodę. I zobaczmy zadania. Dodatkowe zadania będą dostępne za 19 dni. Dopiero. No dobra, czyli na kolejny etap musimy czekać aż 19 dni. I wtedy dowiemy się, co dalej, który syndykat teraz będziemy próbowali, z którym syndykatem teraz będziemy próbowali się dogadać. No dobra, czyli to by chyba było na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.